Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie, a potem wlókł go po ziemi. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. A ten co tu robi? Lakierki męskie.
Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rog nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj. Jaskinia troli musi być gdzieś blisko. Zabiję. Jak was ktoś wkurwi, to nie musicie go od razu zabijać. Ale jak Og bije, to zawsze umierają. To nie bij. Wystarczy, jak kogoś opierdolę. Tala? No tak. Kto inny mógłby uczyć trole przeklinać? Geralt? No, Coppela! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie! Siada na... na dupie! Buty robi! Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyje! Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj! Ty masz buty! Og nie ma! Rog nie ma! I Pog nie ma! Zrobi buty, to pójdzie! Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta, dobrze gada. Pa
Popatrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też. I dla Roga. Dla wszystkich, po dwie pary. Niech idzie. Tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. O, masz podróż, to nie ma co. Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trolle. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapucha. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Roż i Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Wiem, że masz dużo na głowie, zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej? Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemię Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują rzewców? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Na całej północy nie masz lepszego szewca nad Stalara. Ta, jasne. Wątpisz? Byłeś szpiegiem, a teraz współpracujesz z Dijkstrą i Roszem. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilfgaardczykom butów. Dobrze główkujesz. Fakt, naprawianie butów to tylko przykrywka. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie gadają. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. W zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. Bywaj. I powodzenia. Oj! Przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ.
Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Ludu! Ludu! Kupujecie czy oglądać? Pokaż mi...
Bywaj. Trzymaj się ode mnie z dala. Witaj! Bywaj. O! Charakterni, co? Oby jutro było lepsze niż wczoraj. Możesz przejść! Niech żyje Radomir. Wracaj skąd przyszedłeś. Trzymaj się ode mnie z dala. Za rzeczką to trzeba się uważać. Jeden fałszywy krok i chuj złamany.
wrócić z powrotem. Może tak, może nie. Może i się nie mam. Znam jak nie. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przysyła mnie Radowid. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie! Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Jak myślisz, zdziała co? Kto? Ten zabijaka? Życiu. To wiedźmin. Gdzieś to musi być mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej płytki. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Ptasia lotka, wystrzępiona na brzegu. To sowie pióro.
Mogłem się spodziewać, że zastanę to na kraju. Uwielbiają te filmy. Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Ogniwo uruchomiło portal. Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie. Jak sobie życzysz. Cholerny mutant. Trup! Trup! Chcę... Dobra, wystarczy. Oddam ci ten kryształ. Z drogi. Listy miłosne? Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Musiało być jej laboratorium. O, tunel. Ciekawe, dokąd prowadzi. Jest już nie.
Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Nie mogło się obyć bez strażnika.
łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Żyjesz. Znalazłeś coś? Nie twoja sprawa. Mylisz się. Służę królowi i wszystko, co go dotyczy, jest moją sprawą. Oddawaj cokolwiek tam znalazłeś. Przekażemy to królowi. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz? Brać go! Chcę go żywego! Żywego! Wiesz, z kim zadzierasz? Bydlaku.
Honor i ojczyzna! To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przewrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. Trzymaj się ode mnie z dala. Zaraz się zatrujesz 3 funtami stali. Witam znowu. Pokaż.
Bywaj. Wracaj, skąd przyszedłeś. Ostrzegam cię. Możemy to zrobić tutaj albo pójść tam. Witajcie. Wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą. Geralt z Rivii, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. Też chciałbyś zarobić, co? Zara, Zara! Kurwa! Możesz jeszcze się poddać. Thank you.
bogaci piją wino z butle. To nos będzie karany. Temu ja też zaufałem, pewnie. Pokażcie co do miasta. Ho! Czas oczyszczenia! Ogień wypali! Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faraatre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivii, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już... Odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie... No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Jak sobie panienka życzy, tylko żeby potem nie było płaczu. Jakby co, dam ci chusteczkę. Broń się! Szybki jesteś! Już przestań! Poddaję się! W porządku? Tak. Jedyne, co poważnie zraniłeś, to moje poczucie dumy. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Faraatre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. Nie mogła odejść daleko. W tę stronę jest 7 kotów. Ta postanowiła jeszcze poszaleć. Możemy się z kolegą dosiąść. Żarcik jakiś... Daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Faraatre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Widzimina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką
No, to już my się rozprawimy. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. No proszę, teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego, Lukas! Rozumiesz już, czemu twój ojciec nalega, żebyś miała obstawę? Żeby mogli mnie obronić, jak ty. Nie, żeby w ogóle nie dochodziło do takich sytuacji. Roza, przez twoje kaprysy zginęli ludzie. I co? Mam uronić nad nimi łzę? Uczcić minutą ciszy? Dostali, na co zasłużyli, gnidy! I ty się dziwisz, czemu miejscowi nienawidzą Nilfgaardu? Myślałam, że jesteś inny niż reszta Nordlingów. Że nas rozumiesz, nasze pojęcie sprawiedliwości. Ale widzę, że się pomyliłam. Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę Amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Gorzał! Pokaż mi swoje towary.